Na wspólnej dało Robertowi Gonerze możliwość powrotu do świata polskich seriali. Artysta w ostatnim czasie stał się bohaterem zaskakującej afery przez swoje zachowanie w czasie imprezy ramówkowej TVN. Jak donoszą media, gwiazdor znajduje się na bardzo trudnym etapie życia, przez co musiał zwrócić się o pomoc do terapeuty. Robert Gonera znalazł miejsce w serialu Na Wspólnej. Wcześniej przeżył naprawdę trudne chwile, kiedy stracił rolę w serialu Korona Królów na antenie Telewizji Polskiej, gdyż odgrywany przez niego bohater zmarł. Aktor poczuł, że zaczęły doganiać go demony przeszłości. Szybko zdecydował się więc na serię rozmów z terapeutą, które mają pomóc mu wyjść na prostą. Aktor Na Wspólnej zdecydował się na terapię. Przez ostatnie 2 lata Robert zarabiał 20 tysięcy złotych miesięcznie. Spłacił długi i alimenty na synów. A teraz stracił główne źródło dochodu. Robert dobrze zna swoją konstrukcję psychiczną, wie, jak jest wrażliwy, dlatego zawczasu postanowił zadziałać i zgłosił się po pomoc, powiedział szczerze w rozmowie z na żywo znajomy Gonery. Osoba z otoczenia artysty zdecydowała się także skomentować zachowanie aktora podczas prezentacji ramówki stacji TVN, na której pojawił się jako aktor zaangażowany w produkcję serialu Na Wspólnej. Przypomnijmy, że Gonera usiadł na ziemi, nie chciał stosować się do próśb obsługi, nazwał Magdę Gessler bufetową, a Dorotę Wellman babcią. Ci, którzy go znają, wiedzą, że jest po prostu szczery, mówi to, co myśli. Choć akurat prawdą jest, że Robert ostatnio znowu ma problemy. Dlatego zgłosił się po pomoc do psychoterapeuty, wyznał znajomy Gonery. Robert Gonera walczy z demonami przeszłości. W przeszłości artysta borykał się już z problemami natury psychicznej. Po bolesnym rozwodzie oraz utracie dużej części majątku aktor popadł najpewniej w depresję. Ostatecznie zgłosił się więc do szpitala psychiatrycznego, oczekując pomocy. Byłem przekonany, że ktoś zajmie się moim zmęczeniem. Jakież było moje zdziwienie, kiedy złapało mnie 2 osiłków pielęgniarzy i na siłę wstrzyknęli mi jakiś lek. Podejrzewam, że było to relanium. Zastrzyk spowodował palpitację i myślałem, że umrę, ujawnił przed laty Robert Gonera. Był moment, kiedy krążyły i plotki o różnych moich problemach, nie w pełni zgodne z prawdą. Musiałem się wspierać terapeutą, lekarzem i to mi dało siłę, dodał w 2012 roku aktor w wywiadzie dla Wiwy.